Zapraszam również na kanał Tech Pogawędka, podcast pełen technologii. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrecenzujemy sobie dość egzotyczne akcesorium do HTC One. Jest ono oczywiście dostępne do innych modeli. Jest to case Poetic Atmosphere. No i to jest samo opakowanie, w jakim do nas przychodzi to etui. Ma ono taką fajną teksturę z logiem chyba producenta, coś takiego. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj było oczywiście w środku case. Nie dostajemy niestety nic więcej oprócz samego etui w zestawie. Tak więc pudełko połóżmy sobie na bok. I samo etui. No powiem Wam szczerze, że bardzo długo szukałem tego pokrowca w naszym kraju. Niestety nigdzie nie można było tego dostać. Były tam pojedyncze do Nexusa 4 na Allegro. I dopiero jakieś 2 tygodnie temu się natknąłem na sklep homescreen.pl. Polski sklep oczywiście, w którym są dostępne akcesoria właśnie firmy Poetic, a także innych firm również niedostępnych w naszym kraju. Oczywiście link Wam umieszczę w opisie na dole. No i przejdźmy do samego wykonania. Case głównie jest wykonany z takiego plastiku szorstkiego w dotyku, takiego matowego. No i co sprawia, że po prostu ryski, nie widać tych rysek, jeśli już powstają, ale naprawdę nie dostrzegłem, żeby to było uciążliwe powstawanie rysek. Dosłownie nie wiem, jedną mam tylko, więc to naprawdę jest odporny materiał. Na bokach również mamy ten plastik tutaj, przynajmniej w modelu wersji dla HTC One. No i dalej na rantach mamy wyłożone właśnie takim TPU, bardzo sztywnym TPU, jednym ze sztywniejszych naprawdę jakie widziałem. I to sprawia, że telefon jest ciężko włożyć w to etui i ciężko jest też bardzo go wyjąć z tego etui. Ale zaletą tego ciasnego, że tak powiem, spasowania jest to, że żadne drobiny kurzu nam się nie dostają właśnie pod tą obudowę i to jest bardzo fajne, no chyba, że po prostu przy zakładaniu jakaś drobina nam wpadnie, no to ona już zostanie, ale tak poza tym żadne drobiny po prostu nie wpadają pod to etui i to jest bardzo fajne, bo nie trzeba go często ściągać i tam czyścić telefonu. Oczywiście wycięcia na każdą możliwą rzecz w HTC, na którą powinny być wycięcia, są idealnie spasowane, nie ma się do czego przyczepić. W pierwszych wersjach tego modelu wiem, że tutaj też było to TPU, ale potem jak się okazało, że oczywiście jest tu ten port do sterowania telewizorem, no niestety trzeba było jakoś to załatwić, więc firma szybko zdecydowała się, żeby to wyciąć i już ja mam wersję właśnie tą poprawnie zrobioną. No i co tu dużo powiedzieć, fajne jest to, że ten materiał z tyłu jest w miarę przeźroczysty, więc możemy spokojnie widzieć tył naszego smartfona. Tutaj mamy drobne logo właśnie Poetic w tym miejscu. No i oczywiście polecam Wam to etui, jego cena wynosi 79 zł i uważam, że ta cena jest jak najbardziej odpowiednia do jakości, jaką otrzymujemy. Nawet bym powiedział, że trochę za mała, ale naprawdę warto kupić to sobie to etui. Z tego co wiem, ono jest dostępne do Nexusa 4, iPhone'a 5, Samsunga Galaxy S4 i właśnie do One'a. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. No i zapraszam do subskrypcji, komentowania, łapkowania i oczywiście widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.